Widzę, że są jeszcze nawet mniejsze dzieci niż Piotruś, który służy. Bardzo Panie się cieszy dziećmi, młodzieżą, która tu jest, także i każdym z nas. To jest przepiękny czas, najpiękniejszy czas, jaki możemy dać w Wielkim Poście. Droga krzyżowa, gorzkie żale, będąc w obecności Pana Jezusa. Prośmy Ducha Świętego, by nam pomógł jeszcze bardziej wejść w tego Ducha. Duchu Święty, przyjdź, ja pragnę, przyjdź, potrzebujemy Ciebie, przyjdź z łaską i daj nam tchnienie swojej miłości. I daj nam ten zapał, byśmy z taką wielką hojnością weszli w ten czas święty. Duchu Święty, oświecaj nas, przenikaj. Potrzebujemy Ciebie, potrzebujemy Twoich darów, potrzebujemy Twojego światła, Twojej pomocy. Słaby jestem, dlatego Ty jesteś moją mocą. Tak jak Maryja, która doznała zwiastowania, jak Maryja, która doświadczyła tego stąpienia na apostołów, tak teraz Matko Przenajświętsza, która jesteś czczona tutaj w tym sanktuarium, Matko Szkapelarza Świętego, upraszaj nam dar Ducha Świętego dla nas, dla tych, którzy nie mogą, bo są chorzy, chociażby jak Paweł, który chciał być, a jest chory i leży w domu, czy chociażby wielu innych naszych bliskich, którzy chcieli tu być, ale łączą się z nami poprzez internet. Święty Janie Pawle II, Ty, który przyzywałeś Ducha Świętego, prosimy Cię teraz w sposób szczególny, oręduj za nami. Oręduj za nami, za kapłanami, którzy tu pracują, za ministrantami, którzy tu służą, za tymi, którzy tu pracują, tutaj w kawiarence, tutaj przy parafii. Tchnij w nas, Duchu Przenajświętszy, swój ogień, swój żar, swoją miłość, swoją łaskę. Rozpoczynamy czas święty, czas szczególny, czas, który pozwala nam wejść w mękę Pana Jezusa. Chcemy wejść, rozważając, co Pan Jezus wycierpiał, nie za swoje grzechy. Właśnie to jest przepiękne, że On ofiarował się za mnie i za Ciebie. On grzechu nie popełnił. I po to jest tak ważne, że najpierw chcemy spotkać się z Chrystusem, który poniósł wielką klęskę, doświadczył krzyża cierpienia za moje grzechy, bo dopiero wtedy, kiedy spotkam Chrystusa Zmartwychwstałego, dopiero wtedy się dokona ta wielka przemiana, ta wielka łaska. Jak człowieku nie znajdziesz czasu na rozważanie męki Pańskiej i tylko chcesz świętować i tylko chcesz się bawić, no to życie przed Tobą. Życie przed Tobą. Mówiłem tu w niedzielę, co masz czynić, czyń prędzej. Bóg nie zatrzymuje nikogo, On zaprasza, daje łaskę i pociąga i rozpala, On chce nas rozpalać. A więc to jest niesamowite. Bóg daje nam siebie, dlatego wchodząc w Jego mękę doświadczę i zobaczę, jak jestem ważny w Jego oczach, jak jestem cenny dla Niego. I dlatego jesteśmy ubogaceni. Te ostatnie lata były bardzo takie trudne. Chociażby to, co doświadczyliśmy, chociażby z całą tą, z całym tym wirusem, kiedy po prostu pandemia ogólnoświatowa, no przecież to było i zostawiło to skutki w nas. Pamiętamy również te wydarzenia, które te niby oazówki, które najpierw chodziły na spotkania, później krzyczały tu po ulicach, także i Krosna, my nie chcemy kościoła. Kościół jest nam niepotrzebny, kościół po prostu lepiej spalić, księży wywieźć na taczkach. Doświadczyliśmy trudnych sytuacji, bo z jednej strony były te przepiękne sytuacje, kiedy spotkania z papieżem, kiedy to papież ściągał miliony młodych ludzi, rozentuzjazmowanych po prostu, kiedy byli w stanie pokonać wiele, wiele, dać siebie wolnego czasu, ale nie tylko wolnego czasu, żeby po prostu uczestniczyć we mszy świętej, w modlitwie, żeby dotknąć chociażby się tego świętego. To, co stało się w Nazarecie, to dla mnie to było po prostu ewidentne, kiedy swoi w Nazarecie chwycili go i chcieli go strącić z góry. Myślałem, że nigdy tego tutaj w naszej ojczyźnie tego nie doświadczymy, ale niestety były te przypadki.
kiedy bezczeszczono krzyż, obrazy Matki Bożej, bezczeszczono świątynię, kiedy po prostu doświadczyliśmy tego, co Pan Jezus wycierpiał w Niedzielę Palmową, kiedy z jednej strony Hosanna, witaj Królu, a za chwilę nie chcemy Cię nakrzyżyć, nie potrzebujemy Ciebie. Mówiono zawsze, że Polonia Semper Fidelis, Polska zawsze jest wierząca. I to, co było niesamowite, kiedy przyjeżdżali z innych krajów, to byli podziwiali, że tyle osób w kościele. My pamiętamy te czasy powojenne i czasy, ja sam kiedy chodziłem do szkoły w Kańczudze, to nie było do pomyślenia, żeby nie pójść najpierw do kościoła, mimo że nie było po drodze. Wszyscy szli jak jeden, najpierw na pacierz do kościoła, a potem do szkoły. To było normalne. Jak była matura, była to wszyscy byli w kościele najpierw, wszyscy byli u spowiedzi. Był stan wojenny, kościoły były wypełnione, a kiedy po prostu już mamy wolność, to już widać, Bóg nam nie jest potrzebny. Chciałbym zaproponować na ten czas Wielkiego Postu lekturę Księgę Sędziów. Chciałbym zaproponować, żebyśmy się skupili na Słowie Boga. Dlatego bardzo bym prosił, żeby w miarę możliwości tak po fragmencie sobie czytać Księgę Sędziów. Przytoczę kilka zdań teraz na początku. Jozue umarł, a gdy całe to pokolenie połączyło się ze swoimi przodkami, nastało inne pokolenie, które nie uznawało Pana, ani też tego, co uczynił dla Izraela. Wówczas Izraelici czynili to, co jest złe w oczach Pana i służyli Baalom. Kiedy umarł Jozue i całe pokolenie połączyło się ze swoimi przodkami, nastało inne pokolenie, które nie uznawało Pana, ani też tego, co uczynił dla Izraela. Czynili to, co złe i służyli Baalom. Może ta księga nam pomoże zrozumieć to, co się dzieje w naszej ojczyźnie. Przyszło nowe pokolenie, któremu Bóg już jest niepotrzebny. I dlatego Słowo Boga mówi, że człowiek jest skłonny do złego. Jest skłonny, bardziej skłonny, bo jest podatny na zło. Chciałbym kilka słów odnośnie tej księgi. Starotestamentalny sędzia jest kimś innym niż ci, których dzisiaj nazywamy sędziami. Sędzia w Starym Testamencie to jest wybawiciel, którego posyła Bóg. Bóg mu zleca misję. On ma wybawić, wyzwolić od zła. Ma po prostu poprowadzić naród. Dzisiaj chcę wspomnieć o jednym takim człowieku. Ma na imię Ehud. Rzadko się wspomina w Biblii, ale po prostu chciałbym kilka słów powiedzieć na temat tego sędziego Ehuda. Kiedy Izraelici weszli już do ziemi obiecanej, 40 lat wędrówki, ale kiedy już weszli, osiedli się, mówi Pismo Święte, że już po prostu poczuli się u siebie i zaczęli czynić to, co jest złe w oczach Pana. Zaczęli czynić zło. Nie zważałem na przykazania, nie zważałem na naukę. To już jest im niepotrzebne. Są posiedli Kanaan, posiedli ziemię obiecaną. Teraz mogą bawić się, mogą się tego używać. I wtedy dochodzi do głosu król Eglon, król Moabu i wraz z Amonitami i Amalekitami, potomkami Ezawa, najeżdżają na kraj i zdobywają naród wybrany. 18 lat niewoli. Tylko dlatego, że nie chcieli słuchać Boga, tylko dlatego, że nie chcieli się liczyć z Panem, przyszła niewola i przychodzi czas pokuty. Eglon podbił cały naród i zobowiązał do płacenia daniny. Mieli uznać go za króla i mieli po prostu płacić daninę. Kim jest ten Eglon? Ten król, o którym się dowiadujemy z Księgi Sędziów.
Jest to człowiek, który dogadza sobie z opasłym, ma problemy gastryczne, nieustannie potruty organizm, lubi dobrze zjeść, dobrze się zabawić. Święty Paweł mówi o takich ludziach, ich losem zagłada, ich Bogiem brzuch, a chwała w tym, czego winni się wstydzić. On jest skupiony na tym, żeby się tylko dobrze czuć, dobrze się bawić, dobrze żyć. Kto by tam chodził i jeszcze umartwiał się, kto by tam zważał na jakieś gorzkie żale, czy chociażby drogę krzyżową, kiedy można dzisiaj się zabawić, mimo Wielkiego Postu, zresztą bawmy się i cieszmy. Dlatego jest to typ człowieka skupionego tylko na sobie. Dlatego święty Paweł w liście do Tesaloniczan przestrzega, mówi, że przyjdzie czas, kiedy będzie taka pokusa dla człowieka, żeby tak żyć, przyjąć taki styl życia. Mówi tak: przestrzegałem was wielokrotnie, że przyjdzie czas, kiedy wiara, miłość, uczciwość, gorliwość w ludziach będzie topniała. Temperatura duchowa będzie się obniżała i nastanie okres wielkiego odstępstwa. Okres wielkiego odstępstwa. Ojciec Pio, spowiednik XX wieku, tak przestrzegał, często tego używam, bo to są takie znamienne słowa. Uważajcie, bo ludzie dopuszczają się cichej, ukrytej apostazji człowieka sytego, który nie potrzebuje dokonywać żadnych gwałtownych aktów, lecz żyje lekceważąc Boga, jakby go nie było, jakby Bóg nie miał żadnego znaczenia. Dla mnie to jest znamienne, bo kiedy staję bez Najświętszego Sakramentu, to najpierw muszę się sam uderzyć w piersi, kiedy przyszła epidemia. To najpierw w sercu był lęk. Najpierw lęk, strach. I ciekawe, że my nie rzuciliśmy się przed Najświętszy Sakrament. Mało tego, wystraszyliśmy się Kościoła. Wystraszyliśmy się Ciebie, Boże, Panie Jezu. Wystraszyliśmy się Ciebie. To jest niesamowite. Zaczęliśmy spoglądać nie na Ciebie, ale na lekarzy, którzy są potrzebni. Ale wołaliśmy: szczepionku, uratuj nas, Ty nas uratuj. Nie, Pan Jezus, Ty nas, szczepionku, uratuj. Lekarze, uratujcie moje ciało. A dusza może pójść po prostu na zatracenie. Nieważne jest msza święta, nieważna jest spowiedź, nieważna jest komunia święta. Panie Jezu, chcę Cię przeprosić, chcę stanąć w prawdzie przed Tobą. Za mój lęk, za moją niewiarę, za moją lekkomyślność, za to, że tak łatwo było zamknąć Kościół przed Tobą, Boże. Ty przychodzisz z miłością, przychodzisz, by przynieść życie, pokój. Nie stawialiśmy krzyży morowych, jak wcześniej było w innych wiekach. Nie stawialiśmy krzyży morowych, ale wręcz przeciwnie, wystraszyliśmy się Ciebie. Panie Jezu, przebacz, przebacz, przebacz. Ulituj się nade mną, ulituj się nad każdym z nas. Arcybiskup Fulton Sheen w 1947 roku mówi, że w ostatnich czasach pojawi się antychryst, który będzie proponował religię bez krzyża, bez spowiedzi, bez sakramentu. Religię po prostu niczym się nie różniącą od innych religii. Przecież po co? My jesteśmy tak inni, zresztą to niektórzy dzisiaj propagują. Jest jedna religia, jest jeden Bóg. Jak się nazywa, to jest nieważne. Katechizm Kościoła Katolickiego numer 675 pisze tak. Kościół katolicki będzie kiedyś musiał przejść próbę końcową, która będzie próbą antychrysta. Ludziom będzie się proponowało religijne rozwiązanie ich problemów życiowych, ale za cenę odstąpienia od prawdy. Słodkie sny, piękne iluzje, oczarowanie ludzkiej umysłowości. Proponuje się religię, ale bez Boga. Bez Boga. Tak jak król Moabu, który chciał przysłonić sobą Boga. Dlatego Bóg powołuje Ehuda, męża Bożego, człowieka prawego, który bierze ze sobą
sztylet długości łokcia. Był leworęczny, dlatego schował go przy prawym biodrze. I kiedy miał złożyć daninę, kiedy podchodzi do króla, wiadomo, są straże, które pilnują i po prostu sprawdzają, czy ktoś nie ma jakiegoś ostrego narzędzia, ale że on był leworęczny, miał miecz przy prawym biodrze, udało mu się wejść przed oblicze króla. I kiedy składa daninę, mówi królu, mam jeszcze słowo dla ciebie, ten zadowolony, szczęśliwy, tak, tak, to wspaniale. Kazał wszystkim wyjść, a Ehud podchodzi, mówi, nachyl się, bo chcę ci powiedzieć do ucha słowo, które ma Bóg do ciebie. I kiedy ten się nachylił, sięga po miecz i utkwił cały miecz w jego tłustym brzuchu. Ani nie pisnął. Zareglował Ehud drzwi i wyszedł balkonem. Słudzy chcieli czym prędzej sprawdzić, co się dzieje, ale widzą zareglowane drzwi, myśleli, że ich władca odpoczywa. A kiedy później, po dłuższym czasie, zaczęli się dobijać, otwierają, widzą, że już niestety władca ich już nie żyje. Tak Bóg obnażył cały fałsz ludzi, którzy obrażali go swoim życiem, obrażali go swoim postępowaniem, zachowaniem. W jaki sposób możemy my wziąć sobie naukę do swego życia, tak jak Ehud potrzebował miecza, aby pokonać tamtego złego człowieka, tak my też potrzebujemy takiego miecza. Co jest tym mieczem? Juda Machabeusz, kiedy idzie, staje na czele wojska, mówi, że otrzymał złoty miecz. Złoty miecz. Najpierw przebywa długie dni na słowie Jeremiasza, zgłębia, a potem idzie i wstępuje na czele wojska. Święty Paweł powie, że żywe bowiem jest Słowo Boże i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawu i szpiku, zdolny osądzić pragnienia i myśli serca. Wyjście do Efezjan mówi, weźcie hełm zbawienia i miecz ducha, to jest Słowo. Potrzebujemy tego Słowa, które jest mieczem obosiecznym, Słowa Boga. Dlatego zachęcam was do tej lektury Księgi Sędziów, byśmy odkrywali zamysł Boga, byśmy też odnaleźli tam siebie, bo na tym polega istota cała. Święty Franciszek, kiedy przez pewien czas Bóg milczał i nic nie mówił, on po prostu był zaniepokojony. Godzinami siedział przed krzyżem i mówi, Panie, przemów Panie do mnie. Tak trwał godzinami, a później usłyszał słowa, odbuduj mój Kościół. Chcemy wpatrywać się w Ciebie, Panie Jezu, wpatrywać się w Twój Krzyż Święty, wpatrywać się i chcemy przylgnąć do tego krzyża, bo z Twojego krzyża płynie łaska, z tego krzyża płynie wolność, z tego krzyża płynie uzdrowienie, uświęcenie. Dzisiaj są ludzie, którzy chcieliby żyć bez krzyża. Ty nas zbawiłeś poprzez krzyż, poprzez mękę, poprzez cierpienie. Zanurzyłeś się w cierpieniu do końca, po to, by ocalić każdego z nas. Daj nam tę łaskę, byśmy poprzez zniżenie się do Twojego krzyża zanurzali w Twoim krzyżu swój krzyż, swój ból, swoją samotność, swoje cierpienie, te niezrozumienia, te trudności, te posądzenia, te trudne sytuacje życiowe. Zanurzamy w Twoich ranach, Panie, bo w Tobie jest siła, w Tobie jest moc, w Tobie jest ocalenie. Odbuduj mój Kościół, Panie, daj łaskę, byś najpierw odbudował we mnie, dał mi serce nowe i nowego ducha, ale byś odbudował Kościół, ten domowy, byś odbudował Kościół, ten parafialny i ten ogólny. Amen.